podziękować, Marku, jak i liczny peleton twoich koleżanek i kolegów przyjechał na twój ostatni wyścig. Jak powiedział ksiądz proboszcz, wyścig z Mroczkowa do nieba. Nie będę mówił o Marka zasługach sportowych, bo to wszyscy znamy. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jakim był człowiekiem. Był niezwykle skromnym, bardzo pracowitym, bardzo uczynnym. Zawsze znalazł czas dla innych, dla swoich wychowanków, dla swoich partnerów, a także dla wszystkich ludzi związanych z jego ulubioną dyscypliną sportu. Chcę tylko przypomnieć, że na pierwszej olimpiadzie w Atlancie Marek był człowiekiem, który, można powiedzieć, był prekursorem kolarstwa górskiego. Dopiero od tego czasu rozpoczął się potężny rozwój tej dyscypliny poprzez wyścigi górskie i poprzez maratony, w których dzisiaj bierze udział tysiące osób. Marek spopularyzował bardzo zdrowy tryb życia i zdrową dyscyplinę. Wielkim smutkiem jest to, że musimy jego żegnać. Przecież on miał dopiero 39 lat. Wiem, że w miesiącu sierpniu miałby 40. Jego kariera dopiero się rozwijała. Przestał być zawodnikiem, stał się znakomitym trenerem, ale trenerem, nie teoretykiem, a trenerem praktykiem, który potrafił dzisiaj ze swoimi zawodniczkami czy zawodnikami pojechać jak równy partner i uczyć ich na rowerze, a nie przy tablicy z kredą. Marek ponadto stał się członkiem Komisji Mountainbike'ów Europejskiej Federacji, czyli jak gdyby otworzył się przed nim kolejny rozdział jego życia. Niewielu Polaków może dostąpić takich zaszczytów. Ja chcę naprawdę bardzo serdecznie podziękować Państwu, żeście tutaj przyjechali. Podziękować wszystkim byłym zawodnikom, aktualnym zawodnikom, przepraszam, zawodniczkom za to, że tu jesteście. Ale myślę, że jest to nasz koleżeński obowiązek. Chcę z tego miejsca żonie Katarzynie i rodzinie złożyć wyrazy wielkiego współczucia. Chcę także przekazać wyrazy współczucia od Europejskiej Federacji Kolarskiej i od Marka, ostatniego pracodawcy Rosyjskiej Federacji Kolarskiej. I chcę powiedzieć jedno, że my o Marku będziemy pamiętać. Będziemy dokładnie analizować, jak przygotować zawodników, żebyśmy przygotujemy plan treningowy, plan startowy. To wszystko musi być bardzo dobrze spięte z planem nauczania, bo zawodnicy, jak się nie trenują, no to uczą się popołudniem i na odwrót, uczą się do południa, trenują popołudniem, więc jest to, no można powiedzieć, bardzo profesjonalnie wszystko przygotowane. Zawodnik ma wszystko tak poukładane, żeby po prostu w przyszłości, potem jak już staje się profesjonalnym zawodowcem, wiedział, czego chce, wiedział, na czym polega jego praca i był do niej bardzo dobrze przygotowany. No, cały czas mam kontakt z najlepszymi zawodnikami z Polski. Pomagam Majce Boszewskiej, cały czas tak powiem współpracujemy. I po tej kontuzji dalej się dziewczyna rozwija i ma dobre wyniki. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność współpracować przez 2 lata z Markiem Ralińskim, którego boku się bardzo dużo nauczyłam i tak naprawdę właśnie z czasu współpracy z nim wyniosłam przekonanie do mocy i od tamtej pory już praktycznie tylko na tym bazuję. Bardzo ważna jest młodzież. Wobec młodzieży każdy wie, że kiedyś przychodzi ten moment, kiedy trzeba powiedzieć dość, trzeba się wziąć za coś innego. No nie można być sportowcem przez całe życie, sam o tym dobrze wiem, bo kiedyś człowiek się ściga, w tej chwili już się tylko bawi, natomiast no, ten bagaż doświadczeń, który zdobyłem, staram się teraz przekazać młodzieży, żeby ona się no, nie traciła po prostu czasu, żeby to wszystko ktoś, kto oczywiście, no nie każdy ma takie predyspozycje, żeby akurat bawić się w kolarstwo, czy też odnosić najwyższe sukcesy na świecie. Natomiast no, to doświadczenie, które mam, ta wiedza,
bo to nie jest tylko doświadczenie, ale też wiedza poparta nauką, studiami, więc staram się po prostu ograniczyć, może ograniczyć, też ograniczyć straty czasu, żeby po prostu ci zawodnicy rozwijali się, wiedzieli, co jest potrzebne, żeby ich nie forsować na początku, żeby oni po prostu się tym bawili, żeby ich zachęcić do tego, żeby poczuli jakąś frajdę, zabawę. Trening treningiem, tak jak mówię, trener powie, zawodnik zrobi, natomiast chodzi nam też o to, żeby każdy z zawodników sam umiał interpretować, zwrócić uwagę na swój organizm, co się z nim dzieje i też się, że tak powiem, rozwijał intelektualnie też w tym kierunku. Dlatego też ta szkoła Liceum Ogólnokształcącego, które w Żywcu jest, że tak powiem, my naciskamy bardziej na rozwijanie właśnie w tym kierunku językowym, oczywiście biologia, chemia, po to, żeby potem ten zawodnik mógł trafić do właśnie dalej do szkoły sportowej i się rozwijać w tym kierunku. To, co dobre w tym, co ja uważam, że no po prostu zajmuje się ten człowiek cały czas tym sportem, rozwija się i potem sam też może się realizować w normalnej pracy, nie tylko w sporcie, tak, ale w normalnej pracy, czyli jako nauczyciel, jako trener. Generalnie sport jest bardzo trudny z tego względu, że trzeba być systematycznym, trzeba systematycznie ćwiczyć. Natomiast no, my tutaj mamy w tym kolarstwie o tyle ciekawą sprawę, że mamy kolarstwo przełajowe, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie i maraton, więc w tej chwili jeszcze są sprinty. Także no, tych możliwości jest wiele i każdy, tak powiem, może dopasować to wszystko do swoich predyspozycji. Tak. Myślę, że w takich szkołach właśnie sportowych to się da ujawnić, jeżeli jest zawodnik mądrze prowadzony i ktoś zwraca uwagę na to, jakie są to jego predyspozycje, zwłaszcza trener. I te treningi są właśnie tak dozowane, żeby te umiejętności bardziej rozwijać. W tym momencie ten zawodnik może szybciej osiągać lepsze wyniki i się w tym kierunku specjalizować. I to może być właśnie. Szkoła jest, uważam, dla tych naprawdę solidnych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć. Tak. Wszystko zależy, tak jak mówię, że my jesteśmy naprawdę zaangażowani. Ośrodek jest położony w naprawdę świetnym miejscu, to jest Żywiec. Można jeździć po płaskim, można jeździć w górach, w ciężkich górach, można biegać na nartach, można zjeżdżać, można biegać, siłownia, my, basen, sala, mamy wszystko to, co jest potrzebne do rozwijania się. Mamy kontakt z najlepszymi zawodnikami. Przyjeżdża Maja Włoszewska, także trenowała z zawodnikami, była zapraszana. Teraz organizujemy to, żeby kadra przyjeżdżała, więc no myślę, że warunki są naprawdę świetne. W szkole jest to, że no jest tam grono osób, zawodników, które są reprezentantami Polski, są to najlepsi zawodnicy w kraju, więc no ta atmosfera jest. Czyli są staje już ukształtowani, tak, prawda? Tak. Także no wydaje mi się, że zaadaptowanie się nie jest jakimś większym problemem. Także zapraszam serdecznie tych, którzy chcą ciężko pracować, a może bawić się, nie pracować, przy okazji pracować i się rozwijać. Bardzo serdecznie zapraszam do szkoły. Nie ma mnie, jednakże jestem. Funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego, której jestem założycielem i generalnie rzecz biorąc cykl przygotowań i cały ten system działa według mojej koncepcji, mojego, że tak powiem, planu. Tylko jest to kwestia dobrania odpowiedniego personelu.